Ewangelia według Łukasza, 11 rozdział, werset 1. A gdy on, czyli Pan Jezus, w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się. Ewangelia według Łukasza, rozdział 11, werset 1. Można powiedzieć, że ten werset mówi wprost: módl się, gdyż Bóg odpowiada na modlitwy. W czasie modlitwy twoje niespokojne serce otrzymuje pokój. Potrząśnij w modlitwie drzewem obietnic Bożych, a owoce życia zaczną na ciebie spadać. Módl się lepiej ze szczerego serca, ale bez słów, niż ze słowami, ale bez serca. Modlitwy można wypowiadać, wcale się nie modląc. Jeśli ktoś chce zyskać czas dla pracy kosztem modlitwy, musi prędzej czy później stwierdzić: nie zyskuję, lecz tracę czas i siłę. Prosta i szczera modlitwa wyraża prawdziwą wiarę. Prawdziwa wiara otrzymuje, o co prosi. Modlitwa ma niewyobrażalny przywilej posiadania tych samych interesów, co Bóg. W modlitwie mówimy do Boga, aby otrzymać wskazanie dla naszej drogi. W swoim słowie Bóg przemawia do nas, abyśmy poznali Jego myśli i objawia nam właściwą drogę. Prośby, która nie stoi w Słowie Bożym lub zaprzecza woli Bożej, nie powinniśmy nawet wypowiadać. Takie są główne myśli, których możemy się nauczyć z Ewangelii według Łukasza, 11 rozdział, 1 werset.